Cześć, witajcie. Dzisiaj robimy challenge 7 półmaratonów w 7 dni. Dzisiaj jest poniedziałek, 7 i pierwszy półmaraton. Także mam nadzieję, że challenge uda się wykonać. Te półmaratony chcemy przebyć tak spokojniej, bo jakbyśmy pewnie zaczęli mocno, to gęcie bym ja dotrwał, a to może pewnie byś dotrwał, co? Nie wiesz. Także aktualnie się znajdujemy w Brzeźnie i lecimy na Sopot Molo. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie z kilometrami. Także będziemy liczyć. Idzie to? Idzie to! Także już dobiegliśmy do mola w Sopocie. Aktualny kilometr 13 i 300 metrów około. I co? Teraz to może dokręcamy do ilu? Do 16,5. I wtedy nawrotka na dom. Także jeszcze coś po tym pokręcę. Tempo spokojne. Aktualnie to teraz 5.30, ale tak mi się wydaje, że będzie. Umuję, jest 5.0. 5.0? Tak. O, teraz już u mnie też 5.0. Także całość biegu to będzie jakoś też 5.0, może powyżej. No, było wszystko z nami. No, wszystko było. A nie było wszystko. Na molu też jest trochę wszystko, bo ten śnieg się zebrał. Czy marzł troszkę? No. Niestety. Jak zimno, to musi być nisko. No właśnie. I musi być zimno. A wiecie. A tam jest klif, Gdynia. Może się jeszcze w tym roku wybiera. No na pewno się w tym roku wybiera. To parę triggów będzie. Zapewne. Także 20 km już dobił. Ja z Tomaszem będę się rzekał. Tomasz w swoją stronę. Ja w swoją stronę. Cześć. No dobra. Na razie, do jutra. Także jeszcze kilometr został do zrobienia. Jak na razie godzina 41. Także dzisiaj udało się przebiec półmaraton. Pierwszy z 7. W czasie godzina 45. Średnie tempo na kilometr to wyszło równe 5 minut na kilometr. Biegło się bardzo fajnie. Tomasz, pozdrawiam, dzięki za bieg. I co? Teraz się rozciągnę chwilkę i do domu, trzeba odpoczywać na kolejny półmaraton. Także widzimy się już w następnym dniu. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest 8 wtorek. Dzisiaj jestem po robocie. Przed robotem nie mogę, bo miałem na rano. Także po robocie sobie biegam w stronę Sopotu i jeszcze kawałeczek za Gdynią. Także ja się jeszcze tutaj troszkę porozciągam. 3 km zrobione, 15 minut takiej rozgrzewki i co? I lecę dalej. Widzimy się na trasie. Dziesiąty kilometr i już dobiegłem do Gdyni na molo. Także teraz zawracam i lecę do domu. Czas 48:49.
stówka dzisiaj zrobiona po pracy przez... Biegłem przez Gdańsk, Sopot i do Gdyni na molo, jak sami widzieliście. I później powrót. Także dzisiaj przebiegłem z czasem godzina 41, ze średnim tempem 4,46, a jeżeli kogoś interesują kalorie, to dzisiaj spaliłem niecałe 1000. Także trening dzisiaj udany, troszkę nogi bolą, trzeba się jeszcze porozciągać i co? Widzimy się już jutro, także też jutro jest cykliczny bieg Śledzia. Trzeba troszkę spokojnie pobiec. Cześć, wczoraj był cykliczny bieg Śledzia, to był 9. Nie brałem kamerki ze względów warunków pogodowych. Lekko kropiło, ale wczoraj wybiegałem tą połówkę w godzinę 43. Od 15 km się robiło coraz ciężej, a najgorsze były 3 ostatnie kilometry. Nogi tutaj tak bolały, ale jakoś wytrwałem. Biegłem z Tomkiem na Śledziu. Także dzisiaj jest 4 dzień półmaratoński, czwartek, także jest po godzinie 21 i czemu tak późno wystartowałem, się dopiero teraz zregenerowałem i mogę biegać. Zobaczymy jak będzie jutro, jak będą nogi się czuły, także co, lecę! Także dzisiaj kolejne molo zaliczone, dzisiaj były 2, a w tym tygodniu były 3. Także lecę teraz na Monciak i mają podsumowanie pod koniec dzisiejszego dnia. Dobiegłem do Sopot Kamienny Potok, tutaj nawrotka, teraz Monciak i do domu. I podsumowanie oczywiście tego treningu. Kolejny fajny półmaraton przebiegnięty. Biegło się bardzo dobrze, ale oczywiście od 17 km się zaczęło robić coraz ciężej, ale nie aż tak ciężej, tak jak w środę. Także dzisiaj przebiegłem ten półmaraton w godzinę 41. Średnie tempo jakie osiągnąłem to 4,46. Miało być wolniej, ale mnie trochę się przyspieszyło. Kalorii spalonych, ile ja tu mam? Niecałe 1000. Średnie tętno 140. Z czego jestem zadowolony, ale mogłoby być zawsze mniej. I co? Ten trening uznaję za bardzo dobry, półmaraton, chociaż o takiej wcześniej porze, w strefie mojej pierwszej. Także jeszcze tylko został piątek, sobota i niedziela i koniec tego kolejnego tygodnia. Także widzimy się już w kolejnych dniach. Cześć, dzisiaj jest 11, piątek, piąteczek, piątunio i piąty półmaraton z rzędu. I 12 km już za mną, jestem przy stadionie Energa. Także tutaj zrobię jeszcze parę kółeczek, 2 na dole, 2 na górze i może jeszcze jedno i zawracam do domu i robię podsumowanie dzisiejszego półmaratonu. Także lecę! Także dzisiejszy półmaraton skończyłem z czasem godzina 43. Średnie tempo dzisiaj było 4,53 i tak wtedy niecałe 1000 kalorii spalonych,
Na samym początku mięśnie mnie trochę bolały z tyłu ud, ale po paru kilometrach ból przestał. I co? Dzisiaj były 3 podbiegi, dosyć mocne, ale na spokojnie pokonałem. Także jutro jest sobota, parkrun, piąteczka, ale i tak trzeba zrobić półóweczkę. Także mam nadzieję, że jutro będzie siła na tą półówkę i co? Kolejny półmaraton za mną, 5 już z rzędu, także jutro będzie 6 z rzędu, mam nadzieję. I pojutrze 7 półmaraton i koniec mocnego tygodnia. Także widzimy się już jutro. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj jest sobota, 12 stycznia i kolejny półmaraton, już 6, przedostatni, a dzisiaj jeszcze niecałe pół godziny i parkrun. Także stałe tempo, chcę utrzymać 5-0 dzisiaj, mam nadzieję, że się uda. Także dzisiaj 6 półóweczka wpadła, niecała godzina 50, tempo planowane osiągnięte, 5 minut i 11 sekund, 1000 kalorii i 7... Siema, Michael. Siema, siema, Tomasz dokręca, 1070 kalorii. Parkrun z czasem tutaj się wyświetli, bo nie pamiętam, pewnie jakoś niecałe 15 minut. Także dzień uznaję za dobry, ta półóweczka była bardzo fajna, tylko nogi się odzywają już, urazy mięśniowe tak zwane. Także co, jutro ostatni półmaraton, niedziela będzie i koniec. Później 2 dni odpoczynku, także widzimy się już w niedzielę. Cześć, witajcie. Dzisiaj jest niedziela, 13 stycznia i to jest 7 i ostatni półmaraton pod rząd finałowy. Dzisiaj mi się w miarę fajnie biega, aż chciałoby się jeszcze w poniedziałek pobiegać, a miało być 7 dni pod rząd półmaratonów, to będzie 7 dni. To na jakieś wyzwanie pewnie jakieś wymyśl. Także jeszcze kilka przebitek i podsumowanie 7. Dzisiaj wpadła ostatnia połóweczka, 7 pod rząd w tym tygodniu. Z czasem godzina 37, dzisiaj zaszalałem pod koniec. I tempo 4:38. Na trasie był tylko jeden podbieg. I oczywiście, co tutaj wam się wyświetli wszystko, kalorie spalonych dzisiaj to było 1136.
po tej połówce się jakoś dziwnie dobrze czuję. Pozytywnie, co nie? Także rekord tygodniowy pobity z 72 km na 148 km o łącznym czasie przebiegniętym 12 godzin, z czego jestem zadowolony. 12 może być. Fajnie jakby było mniej, ale to może to pod koniec tego roku się zrobi. Taki znów to samo wyzwanie, 7 dni pod rząd półmaraton. Zobaczymy ile jak mi wyjdzie. Także udało mi się zrobić to wyzwanie. Teraz będzie odpoczynek dwudniowy. Potem cykliczny bieg śledzia. Gdzieś tak planuję zrobić go w 40 minut, jak się uda. Nogi troszkę bolą po treningu. I po tym całym tygodniu jak się czuję? Czuję się tak, że mnie lekko bolą nogi. Lekko teraz. Zobaczymy jak jutro będzie. Także idę się teraz regenerować. Poroluję się, porozciągam się. Najpierw porozciągam się, a później się poroluję. I co? Oczywiście też zimny prysznic, żeby się nogi zregenerował. Także na dzisiaj to by było tyle z całego tygodnia. Jeżeli się filmik spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jak jesteście nowi, no to możecie zasubskrybować mój kanał. Także widzimy się w kolejnych materiałach. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć!